Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, kolejny magazyn z Zakółka przed nami. Witam Państwa w taki dość jesienny dzień. Już jest mgła, już pada deszcz, zupełnie coś innego niż sprzed tygodnia. W poprzednich odcinkach przygotowaliśmy auto do zimy w postaci sprawdzania podstawowych rzeczy typu akumulator, płyn chłodniczy. Pozbywaliśmy się wilgoci z wnętrza auta, ale oczywiście podstawową rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w trakcie zbliżającej się zimy, to oczywiście opony. Opony, jaki mamy stan i podstawowe pytanie, czy już wymieniać. I z tym pytaniem corocznie jestem u pana Sławomira Jakubowskiego. Dzień dobry panie Sławomirze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Odwieczne pytanie coroczne, czy taka temperatura plus 10 stopni już sprzyja ku temu, aby myśleć o wymianie opon? Tak, 10 stopni, 7 na plusie, to jest tam temperatura graniczna, która powoduje to, że się wzmarza ruch w zakładach wulkanizacyjnych na wymianę opon. Wszyscy producenci są zgodni co do tej temperatury. Myślę, że użytkownicy również zauważyli, że opona letnia gorzej się spisuje w takich warunkach, jak dzisiaj mamy, czy wcześniej troszeczkę, dlatego że oprócz wody, tej mgły, to jeszcze mamy liście na asfalcie, gdzie letnia opona może nie poradzić sobie i możemy się poślizgnąć. Zimowa opona ma lamelki, takie nacięcia, które powodują pocięcie tego liścia i bardziej jest przyczepna opona zimowa właśnie już teraz w tych warunkach nawet. O co w tym roku pytają klienci? Jakie produkty, jakiego typu? Nie ukrywam, jest zainteresowanie oponą wielosezonową. I tu każdemu z klientów podchodzimy do indywidualnie, dlatego że jeśli musimy dużo jeździć, niezależnie od warunków pogodowych, więc tutaj jeszcze na razie musimy używać opony zimową. Natomiast jeśli jeździmy 5 do 10 tysięcy rocznie, więc tą zimą zrobimy 5, może 3 tysiące i nie musimy wyjeżdżać, gdyby tam rzeczywiście warunki jakie stały się ekstremalne, wówczas możemy użyć opony wielosezonową. To prawda. Wielu klientów oczywiście ma swoje opony i całe koła oczywiście. Też o czym należy pamiętać przy zmianie takich opon. No przede wszystkim wciśnienie uzupełnić w tych całych kołach. W związku z tym, że nieużywane koło w pół roku, to te ciśnienie ubywa. Przy zakładaniu gdzieś w garażu sobie obejrzeć te opony, czy nie mają jakichś pocięć, jakichś pęknięć. Te rzeczy po prostu trzeba było zwrócić uwagę. Natomiast dobrze jest wyważyć i wtedy już w serwisie, gdzie pojedziecie państwo, założyć te koła. Przy wyważaniu, przy zakładaniu tych kół serwisant sprawdzi, czy ono jest bezpieczne, wytłumaczy, czy rocznik, czy ewentualnie głębokość bieżnika, czy ona jeszcze poradzi ten sezon, czy już niestety trzeba będzie myśleć o nowej oponie. Także właśnie, wspomniał pan o wyważeniu. Bardzo ważna rzecz przy kołach. Wpływa na żywotność zawieszenia i samego komfortu prowadzenia. Oczywiście, że tak. Poza tym wyważone koło, jeśli jeździmy i nic się nie dzieje, nie drży, czyli wiemy, że auto mamy sprawne. Natomiast jeśli pojawiają się jakieś drgania, dobrze było jak najszybciej zjechać do serwisu, dlatego że no, czasami pojawiają się jeszcze dziury w asfaltach i po uderzeniu kołem w dziurę w asfalcie możemy spowodować naderwanie siatki osnowy. W związku z tym traci ona swoją okrągłość i zaczyna drgać. Pojawia się to właśnie po takich uderzeniach nie od razu, ale po przejechaniu załóżmy 5 do 10 nawet tysięcy. Gdzieś dawno uderzyliśmy w krawężnik czy dziury w asfalcie, a dopiero zaczęło drgać. W tym momencie dla własnego bezpieczeństwa dobrze było sprawdzić to wyważenie po takim zdarzeniu. Też kolejne pytanie. Wiele osób, jeżeli ma całe koła, często bez czujników ciśnienia, które chyba praktycznie od 2016 roku wszystkie auta są wyposażone seryjnie w układ monitorowania ciśnienia w kołach i zakładają koła bez tych czujników, prawda? Czy te czujniki można uzupełnić? Jaki ewentualny koszt?
Oczywiście takie czujniki większość serwisów posiada i do drugiego kompletu kół można zaprogramować te czujniki i wtedy komputer pokładowy w samochodzie wyłapie, połączy się i zaczyna działać tak jak w pierwszym montażu fabrycznym te czujniki działają. Koszt różnie się, od 700 zł do 1000, słyszałem nawet w jakichś bardzo wymagających samochodach do 2000 za komplet czujników z zaprogramowaniem. Oczywiście bez czujników, szanowni państwo, można jeździć, ale non-stop będzie nam się na desce rozdzielczość wyświetlał błąd. No i nie będziemy mieli monitorowanego tego ciśnienia. Panie Sławomirze, jeszcze jedno pytanie dla osób, które zamierzają kupić komplet opon, czy też wielosezonowych, czy też typowo zimowych. Jak rozróżnić takie opony? No, dla nas, dla fachowców, patrząc na bieżnik, to jest najprostsze spojrzenie i wiemy. Natomiast oznakowanie są na boku opony i opona typowo zimowa z angielskiego winter zawsze będzie gdzieś wkomponowane to słowo, w związku z tym wiadomo, że to jest zima i to jest typowo opona zimowa. Poza tym ma, oprócz oznaczenia M plus S, ma górkę lodową i śnieżynkę, która jak gdyby oznacza, że to jest opona typowo stricte na zimę. Opona wielosezonowa ma dopisane również M plus S, natomiast alweter, ewentualnie pismo obrazkowe, cztery pory roku są zaznaczone i wtedy wiadomo, że to jest opona wielosezonowa. Dużo mniej lamelek ma na bieżniku niż opona zimowa, aczkolwiek no, laikowi trudno by było rozróżnić. Te napisy są po to, żeby ewentualnie nie dać się oszukać, czy wybrać odpowiednie opony. Państwo, że tej zimy jeszcze troszeczkę nie widać, prawda? Stoimy tutaj już jakiś czas u pana w warsztacie. Jakichś wielkich kolejek nie ma. Czy ten klienci się jednak troszeczkę rozłożyli w czasie? Tak, my już rzeczywiście obsługujemy 3 tygodnie naszych klientów. Taka świadomość wśród klientów jest zauważalna, że jesień przychodzi. Pierwsze skrobania 2 tygodnie temu szyb mieliśmy już, więc to był sygnał pierwszy, który spowodował ruch jak gdyby w serwisach na wymianę opon. Poza tym no, jest jak gdyby w ten sposób, że ciepło powoduje to, że ludzie nie muszą się śpieszyć na wymianę opon, w związku z tym i u nas jest spokojniej, w innych serwisach również. To się rozłoży w czasie oczywiście, dla każdego to pasuje, bo dlatego, że my mamy więcej możliwość czasu poświęcić dla naszych klientów, dla danego samochodu, bardziej wnikliwie to obejrzeć, więc wykonać usługę bardziej fachowo. I chyba ostatnie pytanie, czy to już zmieniać? Myślę, że tak. Powoli możemy się szykować na wymiany. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tak jak państwo usłyszeli, czas na wymianę opon przyszedł już. Korzystajmy z tego, że nie ma kolejek. Udawajmy się do swoich warsztatów, aby to obowiązek na zimę w naszym aucie wykonać. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.